W drugim wrześniowym odcinku Kalejdoskopu Wielkopolski witam z Nowego Tomyśla, spod największego na świecie kosza. Tegoroczny jarmark mielowikniarski udowodnił, że to miasto ma wciąż bardzo bogate tradycje plecionkarskie. Pokażemy zatem, jak bawili się nowotomyślanie podczas tego święta. W programie mówimy także o biegu olimpijskim w Racocie, w którym wzięło udział kilka tysięcy osób. Zaczynamy jednak od pikniku w Śremie. Choć od ponad 20 lat miasto to nie ma stałego połączenia kolejowego, władze gminy podjęły się starań, by wskrzesić ruch pojazdów na trasie Śrem-Czempiń-Poznań. Inicjatywę tę popierają mieszkańcy, bo uważają, że podróż koleją do pracy lub szkoły będzie znacznie tańsza, a zatem konkurencyjna dla samochodu i autobusu. Osobowy ze Śremu do Czempinia odjeżdża z toru pierwszego przy peronie pierwszym. Proszę wsiadać, drzwi zamykać, odjazd! Przejażdżkę pociągiem ze Śremu do Czempinia i z powrotem wybrało się blisko 2000 turystów. Na oglądanie tego, co dzieje się za oknem, mieli aż godzinę, bo skład po torach poruszał się bardzo wolno. Po raz pierwszy tę 20-kilometrową trasę przemierzał pociągiem 5-letni Kacper, którego w sentymentalną podróż zabrała babcia. Na razie przyjemnie, nie narzekamy, a chciałam po prostu wnukowi pokazać, jak się kiedyś jeździła. Ja kiedyś takim pociągiem do szkoły dojeżdżałam na tej trasie, czyli może troszeczkę dalej, bo z Kuszącej do Śremu. A potem jechało to do Czempinia. Dlatego dzisiaj z wnukiem, żeby mu sprawić frajdę. Fajnie jest? Przyjazd pociągu na nieczynny od 20 lat dworzec był nie lada gratką dla mieszkańców Śremu. Pasażerowie potwierdzili, że podróż koleją może być interesującą przygodą. Bardzo fajnie było, synowi się podobało. Bardzo sympatycznie. Pociąg jeździ już, jak ja pamiętam, jak jeździła Śremka, jechała dużo wolniej niż ten. Piknik na peronie to już druga taka impreza, która jest nie tylko atrakcją dla miłośników przejażdżek kolejowych, ale przede wszystkim pokazuje, jak ważne dla mieszkańców jest przywrócenie stałych składów osobowych ze Śremu przez Czempiń do Poznania. Pociąg ma być alternatywą dla coraz droższego transportu samochodowego. Mamy połączenie 434 drogowe z Poznaniem, które no powoli będzie mało wystarczające i stąd nasza już dwuletnia walka. Musimy przede wszystkim mieć pewność, że ta kolej przekonuje również mieszkańców, a więc w zeszłym roku 1500 uczestników pikniku kolejowego, dzisiaj rano pierwszy skład, również ponad 400 osób. Władze gminy Śrem chcą także wpisania tego połączenia w rozkład Poznańskiej Kolei Metropolitarnej oraz starają się o pieniądze z Unii na przebudowę torowiska i dworca. Inicjatywę tę popierają mieszkańcy. Doskonale pamiętają, jak pociąg ułatwiał im podróż do pracy lub szkoły i jak był niezawodny. Pamiętam, jak byłem mniej więcej taki jak mój syn, że tutaj ruch kolejowy się odbywał na porządku dziennym i myślę, że to jest dobra inicjatywa, dobry pomysł. Dojechaliby wszędzie. I na wioskę, i do Czempinia, i do Poznania zdążył mi wszędzie. A teraz autobusy, zima nie idzie, bo ślisko, a pociąg przed. I było dobrze. Powinno być to. Piknik kolejowy był okazją do popularyzacji czytelnictwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Dlatego na peronie swoją stacyjkę miała miejscowa biblioteka. Mamy też stoisko na przykład księgarni, która proponuje różną literaturę właśnie związaną z pociągami, z kolejnictwem. To wszystko wpływa na to, że no, dzieci się interesują. Mamy zresztą też pociąg ustawiony cały, tak jak Tuwim opisał, wszystkie wagony. I dziecko, które przychodzi w myśli sobie, powtarza lokomotywę Tuwima i sprawdza, czy dobrze żeśmy ustawili wszystkie wagony, a tych wagonów jest ze 40. O część artystyczną zadbały dwie kapele, Śrymiaki i Chabry. Ja